Mroki średniowiecza, wieki ciemne, wieki średnie. To wszystko określenia na okres trwający w Europie od V do XV wieku. W tym materiale postaramy się opowiedzieć o takich aspektach średniowiecznego życia, które kłócą się z wizerunkiem zacofanej, straconej epoki. Pokażemy, że nauka w średniowieczu rozwijała się w zawrotnym tempie i pozostawiła nam do dziś wiele ważnych osiągnięć. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Cię do pozostawienia łapki w górę pod tym materiałem oraz subskrypcji, dzięki którym nie przegapisz żadnego nowego filmu na naszym kanale. Średniowiecze to epoka wybitnie religijna, i takie też było wychowanie młodzieży. W przeciwieństwie do starożytności, średniowiecznym nauczycielom i filozofom nie chodziło o kształcenie indywidualności, lecz raczej o jej zaprzeczenie. Wielcy czasów średnich tworzyli anonimowo. Kładziono nacisk na ascezę, czyli rezygnację z pochwał czy wygód na chwałę Boga. Taki zwrot w kierunku Boga miał kilka aspektów, które z perspektywy dzisiejszych czasów mogą wydawać się zabawne. Z programów szkół klasztornych wycofano na przykład popularne już od starożytności ćwiczenia fizyczne. Działano w myśl zasady: ciało przedmiotem umartwiania powinno być poddane duchowi. To przesadne położenie nacisku na ascezę wywołało nawet kryzys umysłowy wśród chrześcijańskiego społeczeństwa we wczesnym okresie epoki. Już na początku VI wieku pojawili się jednak uczeni chrześcijańscy, stanowiący pomost między kulturą starożytną i średniowieczną. To właśnie na ten moment przypada wielki, oryginalny i trudny do przecenienia rozwój szkolnictwa w Europie. W kolejnych latach nauka stała się popularna wśród nadwornych elit, a szkoły przyklasztorne, prowadzone głównie przez zakonników, wyrastały w europejskich królestwach, wspierane finansowo przez królów i papieża. W Polsce pierwsza rewolucja w edukacji systemowej pojawiła się około 300-lecia później. Instytucja szkoły zaczyna być znana w naszym kraju po przyjęciu chrześcijaństwa. Symbolem tego wydarzenia był chrzest Mieszka I w 966 roku. Ważniejsza z perspektywy rozwoju oświaty na ziemiach polskich jest jednak data 968, czyli utworzenie pierwszego w Polsce biskupstwa z siedzibą w Poznaniu. Do rozbudowy organizacji kościelnej doszło później w 1000 roku, kiedy utworzono biskupstwo w Gnieźnie i powołano do życia nowe biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Wszystkie te ośrodki kościelne stały się fundamentami powstającego w Polsce szkolnictwa, wzorowanego na zachodniej kulturze europejskiej. Czynnikiem pobudzającym potrzebę kształcenia było umocnienie się wiary chrześcijańskiej i rozwój państwa za czasów Mieszka I oraz Bolesława Chrobrego. Nasi możnowładcy chcieli gonić Zachód, a jak wiemy, zazdrość sąsiedzka potrafi być doskonałym motywatorem. W XI wieku w Polsce powstało więc wiele szkół przy katedrach biskupich. Prowadzone przez obcokrajowców, działały z silnym uwzględnieniem zadań misyjnych pierwszych polskich biskupstw. Od roku 1110 działalność rozpoczęła także biblioteka, zawierająca księgozbiory stanowiące podstawy nauki w szkołach katedralnych. W klasach niższych podręczniki gramatyki, retoryki, dialektyki, tzw. trivium, w klasach wyższych podręczniki arytmetyki, geometrii, astronomii, muzyki, tak zwane quadrivium. Na okres panowania Bolesława Krzywoustego i Kazimierza Sprawiedliwego przypadają pierwsze trzy sobory laterańskie, które dokonały także głębokich reform w dziedzinie oświaty. Prowadzono finansowanie szkół z funduszy wydzielonych z beneficjów kościelnych, by umożliwić edukację klerykom katedralnym i ubogim scholarom. Miało to utorować drogę uboższej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia i przygotowaniu do służb kościelnych. Regulacje Soboru Laterańskiego umocniły uniwersalistyczną organizację
średniowiecznego szkolnictwa kościelnego. Obejmowała ona trzy rodzaje szkół – katedralne, kolegiackie i parafialne. Szczególne znaczenie w szkole średniowiecznej w Polsce, podobnie jak w innych krajach, zajmował język łaciński. Wynikało to z uniwersalizmu średniowiecza. Znajomość łaciny była podstawą komunikacji zarówno w kościele, jak i w życiu państwowym, gdzie była językiem urzędowym. To również język nauki, filozofii i teologii. Uczono łaciny na różnych poziomach w ciągu całego procesu edukacyjnego. Z przedmiotów należących do trivium dużo uwagi poświęcano retoryce. Przedmiot ten pełnił szeroki zakres dydaktyczny. Ćwiczył w posługiwaniu się łaciną w kościele i na porządku dziennym. Był zatem najbardziej użyteczny w szkołach miejskich, kształcących młodzież plebejską, dla których była to droga do stanowisk zawodowych. Inne przedmioty jak dialektyka, astronomia, muzyka stanowiły cenne uzupełnienie wykształcenia duchownych oraz przygotowywały do studiów akademickich jako wstęp do teologii, filozofii scholastycznej i muzyki kościelnej. W szkole średniowiecznej dominował przekaz ustny nauczyciela. Podręczniki były bardzo drogie. Służyły więc na ogół nauczycielom, aniżeli uczniom. Do nauki w szkole średniowiecznej używano tych, których dystrybucje w różnych krajach ułatwiła wspólne dla całego świata chrześcijańskiego organizacja nauczania. W szkołach polskich, oprócz stosowania ogólnodostępnych książek zagranicznych, już w wieku XV powstawały polskie, autorstwa Marka z Opatowa i Wacława z Obornik. Momentem kluczowym dla dalszego rozwoju edukacji było utworzenie na terenie Polski placówek uniwersyteckich. Tutaj również obok króla kluczową rolę odegrało duchowieństwo. Mało kto wie, że to papież Urban V bullą z 1 września 1364 roku ustanowił w Krakowie uniwersytet. W oddzielnym piśmie do króla Kazimierza Wielkiego papież wyznaczył biskupa krakowskiego na zwierzchnika wszechnicy, co było zgodne z ówczesną polityką powierzania zwierzchnictwa uniwersytetu ordynariuszowi. Powstanie uczelni miało zbawienny wpływ na całą strukturę edukacyjną w Polsce. Poza kształceniem naukowców na najwyższym europejskim poziomie, funkcjonowanie placówki w Krakowie pozwoliło też wykształcić bardzo wielu nauczycieli i urzędników, którzy po ukończeniu studiów pracowali na rzecz rozwoju krajowej edukacji w szkołach. W latach 1440-1525 studiowało w Krakowie ponad 25 tysięcy studentów. To już koniec materiału poświęconego edukacji w średniowiecznej Polsce. Jak widzisz, określenie wieki ciemne nadane przez chcących odciąć się od epoki rozkwitu chrześcijaństwa renesansowych artystów jest bardzo krzywdzące. Okres od chrztu Polski do XV wieku to czas systematycznego rozwoju i pracy u podstaw realizowanej przez ośrodki kościelne i władców. Pomimo ponad 400 lat opóźnienia względem zachodnich sąsiadów, polska szkoła średniowieczna pod koniec epoki dorównywała europejskim standardom. Poziom nauczycieli wykładających zwyżkował, podobnie jak zainteresowanie nauką. Na naszym kanale znajdziesz dużo więcej materiałów poświęconych historii, wynalazkom i wyjątkowym naukowcom. Koniecznie zobacz inne nasze produkcje i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnej nowej publikacji.